połowie lat 80. coraz wyraźniej było widać pogłębiający się kryzys gospodarczy. Lawinowo rosły ceny, na rynku brakowało wszystkiego, ludziom nie opłacało się oszczędzać. Nastroje społeczne były coraz gorsze. W raporcie Solidarności Polska 5 lat po sierpniu czytamy: powstało realne zagrożenie, że zmarnowany zostanie dorobek pracy pokoleń Polaków. Władza zaczęła szukać dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego w nawiązaniu dialogu z opozycją. Jesienią 86 roku zwolniono wszystkich więźniów politycznych. Opozycja działała coraz jawniej. W zakładach pracy próbowano reaktywować Solidarność. Zmiany ułatwiała pierestrojka Michaiła Gorbaczowa. W czerwcu 87 roku po raz trzeci przyjechał do Polski papież. Proszę was bardzo, ażebyście byli z papieżem również solidarni w tej modlitwie i w tej długomyślności. Długomyślności. Trzeba patrzeć w przyszłość. Trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba zachowywać siły ducha i ciała dla przyszłości. W listopadzie 87 roku społeczeństwo odrzuciło proponowane przez rząd profesora Zbigniewa Messnera rozwiązania gospodarcze. W ogólnokrajowym referendum tylko 44% Polaków poparło rządowy projekt reformy gospodarki. Pod koniec roku znany historyk profesor Jerzy Holzer wezwał Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsę do wznowienia dialogu. W 2 miesiące później profesor Bronisław Geremek zaproponował zawarcie paktu antykryzysowego. Wiosną i latem 88 roku przez cały kraj przetoczyła się fala strajków. W sierpniu Komitet Centralny Partii podjął decyzję o rozpoczęciu dialogu z opozycją, a generał Czesław Kiszczak spotkał się z Lechem Wałęsą. Rozpoczęła się żmudna droga do okrągłego stołu.